Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla Dawida B oraz pomocnictwa w zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem dla Magdaleny B, matki ośmioletniego kamila. Prokuratura zmienia zarzuty w sprawie śmierci ośmioletniego chłopca z Częstochowy. Pierwotnie ojczym chłopca było skarżone o siłowanie zabójstwa oraz spowodowanie obrażeń zagrażających życiu, a także znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Po zmianie kwalifikacji i czynu mężczyźnie grozi teraz kara dożywocia. Sekcja zwłok ośmioletniego kamila wykazała, że przyczyną śmierci były poparzenia ich efekt był wstrząs, a następnie niewydolność wielonarządowa. Dziesięć dni temu chłopiec zmarł w górnośląskim centrum zdrowia dziecka w Katowicach. Trafił tam po tym, jak został pobity i oblany wrzątkiem przez ojczyma.